tęskny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekoista niechaj mu świeci na wieki. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wam moje sąsiady, zeszta tak pamiętali, młody rocznicy śmierci mego Franciszka. Tak ładnie się pomodlili, pośpiewali, Bóg wam wielki zapłać. Gospodzie, jestem, zostań tak, porozmawiamy, będzie i mnie wesele, bo tak mi smutno, musieć da jestem. Razem ma coś zrobić, zostańcie. Zostańcie. Trochę posprzątać. Ja sobie sama posprzątam. No i wy macie i tak do chwili roboty jest. Będę miała. Tak. Ja mam coś powiem. No, a tu takiego mam na łoku.
To może z nim pogadać, to może akurat. To wiecie co, no, Andrzejowo, spadajcie mnie. Tylko żeby nie był stary, bo by nie był zrobiony. Anna, jakby był... Jakby było, nie daj Boże, coś źle, to byście mnie może bardzo przeklinali. Najlepiej to, jakbyście sami sobie wyspatali. Spatajcie. Nie będę przeklinać. To widzicie, to ja już pójdę do domu, bo ja też mam jeszcze tam robotę. Ja to z nim pogadam. To może akurat się zgodzi. No, no. No to pochwalony jest. Jezus Chrystus, zostańcie w Bogu. Oj, oj, oj. Sąsiad powiada, że my jakiegoś parobka na stręcy. Znowu sąsiadka każe mi się za wdowcem oglądać. Może by to było i dobre. Mamy to potem pomyśleć. Proszę, będziesz miała szczęście. Oj, a jakie tam szczęście? Powróć sobie, cyganka ci prawdę powie. Kłopot jakiś macie. Daj rękę, to ci powróżę. No daj rękę. Ręki ci nie dam. Daj rękę, bo nie domani, właśnie domaniła. No to powróć do skarb. A skarb, to mogę wróżyć. No to ja wyciąg, daj tu rubelka, wyciąg sobie trzy karty. To ci powiem, co one oznaczają. A co jak miłam daj, ja mam pikasy, słoninki. Daj dla moich cyganów. No, no, rób cyganów. Wyciąg sobie karty. O, smutne karty sobie wyciągnęłaś. Miałaś pogrzeb w jakiejś rodzinie. Przejmowałaś się bardzo, ale już o tym zapomniałaś. Brunet się kręci koło ciebie. Będziesz miała do czynienia z papierami urzędowymi przez tego bruneta. Uważaj na niego. Same do czynienia. Dołóż jeszcze, rubelka, dołóż, a powiem ci więcej. No już dzisiaj się nic nie dołożę. To daj kasy, mąki, słoninki dla moich cyganiątek. Daj, nie bądź pomba. Daję myślę parę grosy tam. O, wesele ci się w twoim domu sypuje, ale nie wiadomo, czy do tego dojdzie. No dołóż ty kasy, mąki, słoninki. Cyganko, jak my się karty sprawdzą, to ja ci dołożę, bo ty zaraz przyjdziesz. Jesteś osobą bogatą. Ale skupu, dostaniesz ty się jeszcze w swoje ręce, będę z tego zauwała, ale będzie za późno. Oj, cyganka była, nagadała my, nagadała, ale to trzeba się przebierać i brać, iść do obrządku. Brać fartu i się iść do obrządku, bo nie, za mnie, nie w ręce, nie nikt, nie, nie w ręce, tak. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki nie ufałem. Kraniowo, pożyczcie mi ze cztery zapałki. Nie mam ze głowy rozpalić. Myślałam, że jeszcze mam. Jutro kobieta to wam młoda. No dobrze, dobrze, dobrze. Ja tu całe paczki zryście. A nie, widzicie? Całe paczki. Widzicie tylko cztery. Bo ja se jeszcze każde na pół poprzekrawam, no to będę miała pół dostawy. No bo widzicie, ale ja mam, no, tak cały to widzicie, skoro zapalać. Ale siadajcie sobie trochę. Może pogadała trochę, co tam słychać na wsi. Widzicie mnie, bo widzicie, ja teraz nie mam czasu chodzić po wsi. No, to będę roboty. No, to se siądek, synę. No. Nie było tu cyganów u was? Po wsi. Chodzą? Ja to zasunęłam drzwi i mam spokój, ale widzicie, jak słam do was, no to widziałam, jak sła cyganka. Było będzie. O. Jedna wywróżyła, a druga tak zakręciła się po chałupie i posła. Tak. No, widzicie co, jak słam do was, to widziałam takie pirze na drodze leżały, pewnie jakieś kury ukradła i od razu ją oskubała. Wola Boga święta. No. Posiedźcie chwilę. Ja polecę, zobaczę, że mu wszystkie kury. Zobaczcie, zobaczcie, no, bo takie się im zalezały ze moją. Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem. Wola Boga
Świętego. No. Tam prawdę mówicie. No. Miał 11, mam tylko 10. No. I to takie jarząbate, taka była ciężka. Miała ją se zażnąć na rosu. To nie wzięła tę górę. Oj, skoro. Czekajcie. No, a widzicie co? Ona się tak kręciła. No, 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 no. Ale Boga. Świętego. Tu nam jest sam kradła. No, Matko Święta. I sam jest? Sam kradła. Siadajcie. Jak ja polecę, może jedzie na wsi z matką. To może mi choć ten sam odda. Praniowo. Rzeczcie. Praniowo. Nie nic. Ja polecę. Praniowo. Nie lećcie, nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Bo ona wam już nie odda. Bo już nie będzie miała przy sobie. Jakby Praniowa tu domu zobaczyła, no to by je zabrała. A tak to nie ma mowy, żeby oddała. Jestem może skrzywdzić Praniowę, nie? Ale ona daleko nie usła. Ja ją tu spotkam, jestem w ręce. Praniowo, nie idźcie. Skrzywdzi Praniowę. Widzicie, co to cyganka jest. No nie, wy prawdę mówicie. Z cyganami to nie ma żartów. Nie ma żartów. Nie ma żartów z cyganami. Lepiej nie zaczynać. Lepiej nie zaczynać. No zgoda, ale przepadło. Nie wróci się już. Oj, 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 oj. Całe cygany mnie narodziły. Kurę kradła, psalmy kradła, gosu cholery, złodzieje. Zadamy się zadać. Lepiej nie puścić do chałupy. A ja to zasunęła mi spokój. A no chyba co? Oj, czaj się gradza, ten powinien rozpalać już. Zostańcie z Bogiem. Idźcie z Bogiem, idźcie z Bogiem. Teraz brać się za to maglowanie jeszcze. Spójrzcie to maglowanie. Oto. O! O, zrobię te ślady. O, kolory! Nagie idzie! Gospodyni, walenty to mówię, że panówka szukacie. To może ja bym się mógł zgodzić. O! A no tak, szukam, szukam. A ile by byś chciał za rok? Za rok? No. 15 metrów zita, dwoje portek, to można było. Trzy koszule, jakiś łodziwek, buciny, no i wielki opierunek. Tyle, tyle, o. 3 metry opuść. Metr mogę opuścić, więcej to nie. Po metrze na każdy miesiąc. Tak mu nas płacą. Bo jak nie, to będę kogoś szukać innego. Moglibyście poprawić. Wszędzie jest gospodarz, a u was trzeba robić i za gospodarza, i za panowka. Może później ci poprawię, ale na razie to tak jak mówię, niech tak będzie. No trudno, niech to już tak będzie. No. A jaka to robota będzie do mnie należała? No robota to tak, rano obrzundek, kunia, krowy, świnie. A to już i jesień, trzeba i drzewa na zimę nazygować. Drzewa? No, i wszystka robota w polu. Tyle roboty, no. Szkoda, że mi się zgodził, ale słowo się rzekło. No, trudno. Skoro już jestem, to mógłbym coś dzisiaj nie chcę zrobić. A no pewnie, że, bo przecież to jest kawał dnia. Tutaj za stodołą, taki jest kawałek do orania, to byś go do wieczora i zaorał. Wyście czas, ci nie mają połowy. A sprzęzaj dzieje. A sprzęzaj to tak. Pójdź w oborze. Pod sobą jest kumun. Wszystko jest na miejscu. A wszystko znajdziesz. A nie gliślawa? Nie. Nie naturna? No, nie kopnie? Spokojna, szkapina, spokojna. No to ja już sobie tam dobę radę. No, no. No to ja już idę. No, no. Opalony Jezus Chrystus. No na wiek, jak jest kupany. Powiedz, nie masz nic, bo mam na chwilę jechać maszem na jarmark, i co robić, tam chyba macie. Mam, mam, zaraz cię mam przyniosę. Nie na prawo bierza, i cię przyniosę. Chyba nie zabija to, ona jest rozpięta. Trzeba sobie nalać gorący wody, żeby spęcniała. I róbca masło, bo aj drogie masło, a tak mówię, ponoć tamten poniedziałek, babki rwały, mają przerwały, nie damy kobietom tej fryny. Gdzie? No. To zostaje tym Bogiem. No to i Bogiem. A, wiem, jak ufano. Dajcie, babuni. Babka poprosiłem. Już mam babu, tak.
wóześ Franciszka. Bóg wam wielki zapłać, dobre tak, kobieto, za wózę Franciszka się pomodlić. Dziec nie odpoczynie krat, mogę w Panie, a świat wiecie, bo jest pochwalony Jezus Chrystus. Na wiek nie wiek chwalen. Paniowo, lecę tak na ciekawość. Bo chyba już parodkę macie. Widziałam, jak łoże ze stodołu. Tak, oj, to odzyjecie przy takim młodym. Widzicie co? Tak się z siódmego... Siadajcie z czasu, to trochę porozmawiamy. No, siadajcie. Ja się śpię. Widzicie co? No. Ja jak nieraz rozmawiałam ze swoją matką, to na łoni tu opowiadali, to mówiła, że z jego matką to chodziła do dwora, na rządki, do kopania. A dziedzic to ją zawsze stawiał na wyprzódki, żeby to innych pociągała w robocie. Taka to była robotna kobieta. Widzicie co? Jak on się udał do matki, to ty może taki będzie. Oj, widzicie co? Nie takiego trzeba robotnego. Ja już może pójdę, bo tak kładzie nam. Może byście mi pomogli płatki wyciągnąć. Dobrze, jest dobrze. Strzała jedna do metrowania. Nie mów z tym. Kiedyś to zawsze nieboski Franciszek mi pomagał. A teraz nie nas widać. Jakbyście mieli dzieci, to byście mieli i pomoc. No, Pan Bóg nam nie dał dzieci. No nie każdemu Pan Bóg daje. No. A kiedy jestem, to no. Mogę jeszcze coś wam pomóc. Nie, bo to już od tych kopłata mi została. Co trzeba by było wyciągnąć. No. Oj, widzę, wieczór się robi. Lecę, bo trzeba by kolację gotować. Zostańcie się z Bogiem. A idźcie z Bogiem, idźcie z Bogiem. A ja jestem kwartę przemagluję. O, już będzie pomarnowane wszystko. No, o, dość na czysty robot. Widzicie co? Załadałem ten smartfona. Dzięki, ach, że macie z tym piśle, który będę samotnie nogi wyciągnął. Nawet pożądałem. To teraz dajcie co zjeść. Bo to z wieczora i trzeba się też mi kłaść spać, a rano u was teraz nie idzie do wody, że ja to będę robił. Już ci daj. Daj to raz. To masz chleb, a to masz mleko do chleba. O. A ja pójdę zobaczę, ciś dobrze poobrządzam. Siwe chleb. Wezmę kawałek ze szkoła. Na później, ona w międzyczasie tu się do roboty nie przyniesie. Bo jak jest chlebki woda, to nie ma woda. A Marynka, co kot zapłakał? Nie ma. A jeżeli ciężka służba u tej baby. Zuch to mi pewno do grzebę przysunę, a gardzo sam idzie. Jeszcze jak taki spoczynek będzie, to ja tu chyba z niego nie potrzebuję. Co zrobić dobre i wolne, zimę tu mi nikt nie będzie. Lana, to tu by chociaż do klubu się. I to dobrze poobrządzane, bo ja to się znam na gospodarstwie. Dobrze poobrządzałeś, tylkoś nie zamknął obory na skubę, żebyś wiedział. Na noc to zawsze trzeba oborę na skubę zamykać. W dzień może być otwarta, ale na noc to trzeba zamykać oborę na skubę. No wiecie, zobaczyłem, bo u nas to nie było czekować, to się nie zamykało. No. Przyszłość będę wiedział. A gdzie to ja, gospodynie, będę spał?
No, będziesz spał w stodole. Podołem. Tu w ziemi, dziś i pozu, to sobie weź, zabierz się łopy. Dobra, a na czym? No tam jest i siana dużo, ale tam i siennik jakiś leży. To jest na czym chcesz, to się może położyć. Dobra. Parubek, to może zjeść chleba z mlekiem. Ale ja to se wezmę chleba ze smilku i ty pójdę spać. Próbowa nie mogę nic łapać, to pomoże cię. Wow, weź tam płaciana, wrzuć ich w to miejsce i ona przyjdzie i ją uwiązesz. Akurat, lata jak wściekła. Wydłuję się ci co, ale spróbuję zrobić tak, jak mówili. Oj, tak mi się dobrze spało, ale no co, wpadł, krzyknął i mnie obudził. O, ale to już kawał nadziei. Pora do kościoła się wybierać. Trzeba się do kościoła zabierać. No, już krowę uwiązałem jakoś. Dajcie to zjeść, bo trzeba iść wolę Boryś, bój się Boga, tać to niedziela dzisiaj. W pole się nie idzie. A skąd mam wiedzieć, że niedziela? U mnie zawsze w niedzielę matule gotowali pierogi. A u was codziennie chleb i mleko, mleko i chleb. To jak mam odróżnić? Zwykły dzień od niedzieli. Będą u nas dzisiaj pierogi. Tylko ja teraz idę do kościoła. Przyjdę z kościoła. Ja mam gotowe, wszystko jest mu przysypowane. I nagotuję ci pierogi. A na kolację to Ilka pusta z grochem będzie. No. A teraz to se weź i dam ci chleba ze słoniną, sobie zjedz. I pomóż się, odpocznij sobie. Co innego? No. O, tu masz teraz słoninkę, lepko. A ja idę do kościoła, idę się wybierać, idę do kościoła. Nie ma to. Jak to po gospodarsku się wyciągnę, a nie tak szeroki jak grube. To ta stodoła, to tamta stodoła, żeby chociaż coś swego. Ale jak już zabijcie, nic nie było. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie będzie nie. Nie ma gospodyni. Nie ma. Do kościoła. Siadaj. Co są na tak z samego rana do kościoła? Taka świętoszka? No nie wiem, czy ona tam świętoszka. Powiadają ludzie, że ona w Niemczech na chłopsko z grunę patrzy jak na łokcia. Ale co? Nie dziwota, przecież doba. No też prawdę mówicie. Tak. A jak idzie tu wytrzymać to babą? Tak jak ta służba tu leci, dobrze? No, powiem wam, że coraz lepiej. Dzisiaj to i pierogi mają być, i kapusta z grochem, no i o, widzicie, chleb ze słoniną. No. Najgorsze to to, że trzeba w stodole spać. Teraz wieczorem, wiecie, co się głównie i zimne. To byś mi powiedział, żeby cię do Arkiza wzięła. Zawsze to by było cieplej w chałupie. Sama się powinna domyślić. A najlepiej w stole ci powiem, tak, żeniłbyś się z nią. U wdowy, chleb gotowy. Gospodarka spora, a dzieci nie ma. Wszystko byłoby twoje. A co wy powiadacie? Zostań!
stara dla mnie do odzienia. Taka za stara. To prędzej muszę. Wtedy się odejdzie smułowo. Tak, tylko żeby ci jakoś tam się koło niej pokręcił, żeby ci odpisała parę morki. Żebyś to się lepiej czuł, jakby miał parę morki. To to mówicie, że prędzej umrze, to wiecie jak to mówią, te stare drzewo długo skrzypi i nie padnie. To i nie już wtedy przykuli całkowicie. To tam. Ale jak mi to, żeby odpisała, o, dobrze by to było, tylko to. Ja ci mówię, ja ci powiem, pokręć się koło niej, potrafisz koło baby zapomnieć, nie? Jakoś się tam radę. Pokręć się koło niej, a zobaczysz, że ci odpiszę. A jakbyś to chciał kiedyś sprzedać, to ja to kupię. No, za stara dla mnie na założeniaczki. No i co można powiedzieć, że ja łopat iść. Ja się nic ładnie nie dochowa. I kto mi na stare złoty dać, nie? Chyba, że był odpisał. No i to, co się tym przejmuje, że to nie, nikt nie będzie miał łocu w zamku. Ale co się długo i nie ma z tego kościoła. Powinna być. Tak, jak ci mówiłem. A, witajcie sąsiedzie, witajcie. No, witajcie, witajcie. No. I co tam ksiądz Prewan dzisiaj gadali na kazaniu? Oj, nas ksiądz to zawsze dobrze mówi, ale wiecie co? No. Suchedni w tym tygodniu ogłosił. Co wy powiadacie? Już suchedni? No. A u mnie jeszcze nic nie poorane. Tak jakoś zleciało, bo tak człowiek to tu padnie, tam padnie i tak że jeszcze nie było rane. A tu na duch trzeba by siać. Trzeba siać. No właśnie, coś trzeba by się uwinąć, żeby coś założyć. No, wodę ze wody przyniosę, bo nie mam wody. O, ja wodę z wody przyniosę. No to dobrze. A mój Franciszek to nigdy wody nie nosi. Dopóki ja gospodyni będę, to nigdy po wodę nie musicie chodzić. No nie, 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 trzeba ja no, ale wiecie co, sąsiedzie? Muszę mu bardzo podziękować. Jakiegoście wy panopka dobrego nastręcyli. Jaki robotny, jaki cykły, jaki gospodarny. Oj! No, raz jestem z pochwały. No. No, bo widać, że cykły chłopak. A i z powina zabawy tak o, patrzyłem. No, kręci się koło niego. A już się z wami miło zajmił. Tylko najpierw odpiszcie od paru morgów, żeby to się lepiej są, bo to wiecie, teraz się tu inny chłopacyna. Ale wiecie, że ja jestem za stara dla niego, on by młace wola. A tam za stara, to ci stary w pieczu ma jadowali, nie? A, bo prawdę mówicie, ale trudno ugasić. Ja to do was taki sprawie przyszedł. Bo żebyście dalej kumia do szkolskiego morania. Zawsze na dwa to by się lepiej morało. Ale, no to nawet i jutro możecie brać. O, pogadajcie się z Olesiem, a ja będę taki robił gotuję. A no to idźcie, idźcie. To co Oleś, jak może być tak? No jak wy będziecie jutro, to ja pojutrze. We płekunie to się całkiem inaczej łoży. Chyba to wyglądało, jak tak. Się patrzy. No wiadomo, że lepiej. A czy to na zasięg to już ma? Mapa. Może by pożyczył od was? Ona wam nie pożyczy. Bo to wiecie, tak mówią, że jak się najpierw pożycza, uczepki się nie zasieje, to się przewiedzie. No nie pożyczy. No tak mówią, tak mówią. To może już i nie będę mówił. A nie ma nawet jak ze swojego łomuce. Także nie będę już ich wspominał. O, ja już mówię robię. O, toście się no. Zwinęli momentalnie. Zresztujcie się. Bo to Sacewico. No, Sacewico to spróbuję, bo Sacewico dobre. U mnie jakoś w tym roku się nie urodziła. Tak jakoś na skórku wyszedł taki kawałek do zasiania i wszystko wyschło, tak ze mi było. Oj, u mnie się urodziła, mam dużo. Dam wam na siebie, to.
Na no. Ziemię, ale na pierogi by się przydało. No i na ziemię, bo to mi na pierogi. To ja wolę powiedzieć, to kiedyś spadnie, kiedyś no. Dobić dalej byście. No, to ja już polecę, to no, myślę, że no. Się da. No, za jak chce się powiedzieć? Nie, nie, o jednego, dżunę, Bóg zapłać. Idzie, gospodini, tak. Z matką rozdział, nawet nie pamiętam, kiedy już to matko jajał. Łoleś, dzisiaj matki nie ma. Mam dobre śmietane. Na drugi raz, jak będę gotować, to ja ci narobię matki. A dzisiaj ci dam ze śmietaną. Nie będę nic ze śmietaną. No, matki, nic ze śmietaną. No. No, umiecie przesądzić, bo no. Mnie matura gotowali, ale takich to nie ugotowali. Prawda, że u nas to nie było z czym. Ale ty zwolisz co? Ja jeszcze lepsza będę jak te pierogi. Wiecie co? No. Może ja tam młody dla mnie. Nie za młody. Ale gorzko. A najgorsze to to burczę. Ale najgroźniejsze to wiedzieć, że jestem zabudny dla ciebie. Nie zabiedny, Woleś. Ja cię tak lubię. Dzisiaj już spał nie będzie z wtorowy. A gdzie? A w Alkiżu. A to dobrze, bo powiem, no. Że już za zimno jest teraz w wtorowy. Ale skoro chcecie, żebym się z wami żenił, to odbiście mnie te cztery morki, kiele drogi w jednym kawałku. A tak bez odpisu to już nie chcesz się zabić? Oj, wiecie, jakby to pasowało. Gospodyni biedna, gospodyni bogata, a ja biedny. A tak to bym się trochę równał z waszym majątkiem i we wsi nie powiedział, o koło tu, wiecie, no, a tak to tak inaczej będzie wyglądało. No. No to kiedy tak, Wolesiu, to może ma nawet jutro jechać do rejenta. Mogę pisać. No, jak chodzi do starego. Nie podkupiliście się? No nie, nie podkupiłam się, bo to tak było. Dobrze, bardzo słabam. No to dobrze, kiedy tak, no. Mówicie, no to jutro mogę jechać, tak? Tak, jutro mogę jechać do rejenta. To ja już... Idę, pójdę spać. A to mówicie, w Alkiżu. W Alkiżu będzie spał dzisiaj, w Alkiżu. Tak? No, no sam dzisiaj, wyśpisz się, jesteś ze mną, wyśpisz się. No. Oj. Fajny ten Woleś. Taki robotny. Taki pracowity, ale co mamy, ja rządzę, rządzę. Ład młody, prawda? Tak, pochwalony. Na wieki dzieci fanę. Nie ma tu mojego chłopa? Był, ale już dawno poszedł. Ojojoj, krowa się będzie cielić, bo tak się kręci, a Unia poszedł w południe, tak go nie ma do tej pory. Musi w gospodzie siedzi i co ja teraz robię? Trzeba by iść. Oj, czekajcie. No? Coś wam powiem. A co się stało? Może byście jutro przyszli do mnie na gospodarkę. Popilnowalibyście tutaj w chałupie, byście na podwórze spojrzeli. To wiecie teraz, tej cygany w cholery złodzieje chodzą. A wy gdzie wyjeżdżacie? Jedziemy z Wolesiem do rejenta. Odpisuję mu cztery morgi pory. Będzie się ze mną zdejmił. Oj, 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 a czy wyście zgłupieli? Woleś będzie się z wami zenił, dać on dla was za młody. Jeszcze was rzuci. Nie rzuci. Oj, 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 oj. Przecież ja jego tam lubię.
Ja już do niego się tak przyzwyczaiłam. Widzę, że i łód za mną pożywa. Dobrze, dobrze, przyjdę na tę gospodarkę, no. Ale teraz lecę szukać tego swojego, bo to może trzeba i za sąsiadami iść. Bo to nieraz jak dzielę duże, to i dwóch, trzech trzeba sobie wyciągnąć. Zostańcie z Bogiem, ale nikomu nie powiem, co się i powiedziałem. Nikomu wy na wsi nie mówcie, bo to zaraz plotków się narobi. Nie, widzicie, coście nie powiedzieli, to jak kamień w wodę, nikomu nie powiem. Sonio, ta sąsiadka tak mi odredza i odredza, ale czego ona mnie odredza? Przecie tak, córki dla niego nie ma, czy by było im szkoda, czy co, ale ona mądra jak mam młodego chłopa. Idę spać już teraz. A dobrze z tym ubraniem, bo jak łachuć wyglądał przed urzędową osobą. No. Tak to będzie co innego. A ja zaraz wyjdę. To ja już nie będę przychodził. Nie przychód. U nich sąsiadka zaraz przyjdzie. No. Ja zaraz będę przychodzić. Pochwalony. Nawet ci nie kupowałam. Jak obiecałam, tak i przyszłam. Chciałam się trochę łatania, żeby to darmo nie siedzieć, bo to się i nudzi. No. Siadajcie sobie tutaj. Widzicie co? Ano? W szlaganku jest jadlana kasa. Żebyście się pożywili, żebyście nie byli głodne. A Bóg zakłać, dam sobie radę. No. Może najechać, tylko długo tam nie siedź tak. No nie będziemy siedzieć, bo nie da się ubijać. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. A gdzie jest paniowa, co byście tak z robotu przyszli, sami siedzicie? No siadajcie, ja to tu jestem dzisiaj na gospodarce. A gdzie jest ta paniowa? Powiem wam, no, ale w sekrecie. Nikomu nie mówcie. Nie. Paniowa nie kazali mówić, żeby się plotków nie narobiło. Pojechali z Łolesiem do rejenta. Podpisuje mu cztery morgi. Ma się z nią zemić. To człowiek dla niej za młody. O, dla Boga, co z tym pani przyszło do głowy? Ja też tak mówiłam. Ale u nas zakochali się w Łolesiu i tylko Łoleś, a Łoleś. A widzicie, zakochanie to gorsze od sraczki. Ale widzicie, przecie dopiero po Franciszku tak rozpaczała. Już i się młodego zachciało. O, na Boga. Ale przecież musiał ją z Anciu Jaśku zemić. No, ta by była lepsza, no bo mocna. No. Oj, ona jeszcze go nie przeklinała. Oj, będzie, tylko trochę poczekajmy. Oj, co mi się zachciało, stary babie. Pochwalony Jezus. Na wieki wieków. Nie Franiowa, oczywiście Maśnickie. A Franiowa, to pojechali z Kolesiem do miasta. Ważne sprawy urzędowe załatwiać. Siadajcie się trochę do gdzieś. Do miasta powiadacie? No. A po co do tego miasta pojechali z Kolesiem? A dziak. Pojechali do rejenta. Oj. Powiedziałam wam w sekrecie, abyście już wygadali i teraz wszystko będzie na mnie. Cichocie, bo tam nie zgi, bo to się do niej tyczy. Niby prawdę mówicie. No. Andzia,
pojechali do rejenta, bo podpisuje Olesiowi 4 morgi pola i ma się znużenić. Płonę z premiową? No, to żebym nie obiedł, ale się ze mną bym zajęła, teraz do premiowym potem. Cicho i Ancia, nie płac. Za to ma być twój, to i tak będzie. Albo się ozemie, albo owdowieje. Raz będzie twój, do ciebie przyjdzie. Nie płacz, chodź, idziesz do domu. Chodź, zabierzmy jego. Amen. Idźcie z Bogiem, idźcie. Czuj pan. O, już jesteśmy. Mogłośmy nie byli. Tak nam się udało załatwić to wszystko. No to dobrze. Kiedyś tam przyjechali, to ja mogę już się zabierać. Ale tylko mi powiedzcie, coście odpisali. No odpisałam, bo przecież jak się będzie ze mną zenił, to i tak to wszystko będzie na sen. Oj, mówię wam, sąsiadko, żeby on was jeszcze nie rzucił, ale jakieście se pościeliny, tak się i wyśpicie. Zostańcie z Bogiem. Bóg wam zapłać. Nie ma się popilnować. Idźcie z Bogiem. Oj, no, rozpołędnia. Ale widzicie, gospodyni, coś jest. Tyle się zeszło. No, ty głodny i ja głodna, bo to przecież rano śmy nic nie jedli, a ja głodny kupiła chleba tytoniowego. O, no, z mamy jeszcze inne. A inny jeszcze, o, chleba jedli, ale niestety co? Kiełbasy kupiłam. O! No. To pokroicie tu kiełbasę, no. O! Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieku wieku. No i co tam słychać w mieście? Byliście tam może na rynku? Nie. Na rynku nie byli. Byliśmy u rejenta. U rejenta i tak u nas. Słucho, postawilibyście jakieś świadczyny. No, ja tak myślałam, że po kropelce by trzeba było. No, wiadomo. Ja zaraz przyniosę. Siadajcie sobie, siadajcie. No, skoro opowiadacie, że macie coś w butelce, to se trochę siądę. No, siadajcie, siadajcie. Pewnie z odpustu wam zostało, co? Nie, to jest miodem. Na lekarstwo takie se trzymałam, no. Ale kiedy już dzisiaj... Taka okazja no, się trafiła. No, czy takiej okazji muszą obolać no. No, to wiecie co? To już trzeba będzie. To może ja poleję. To boli, boli cię. No, ja poleję. Bo to trzeba sobie wiedzieć, czy tak jest. To żeby wam się tam dobrze układało, to wszystko wasze zdrowie. No. No. Mocna jucha. A gdzie żeście takiego budowali? Dobra, bo to ten miód taki. No. Porządna sprawa. No, no. Bierzcie, zagłusajcie. Przysuwajcie się. No dobra, dobra. Boleś, ja już dzisiaj będę obrzucać. A ty nie powiedz. Ja już dzisiaj położę. No dobrze, bo prawdę powiedziacie, ty się mi nie chce. No. Co? Walenki? No? Odpisała mi te 4 morki. Co ty gadasz? Naprawdę? Tak. A ja myślałem, że nie będzie taka głupia. Widzisz, a tak jeszcze boją, że ci nie odpiszę. Wierzycie? A, patrzcie! Odtrożnie! O tak umiecie czytać? No, to chodzi tam z czuzeczki, czytam. No piszę, faktycznie. Przecięcie? No. Jestem już właścicielem. I mogę to już sprzedać. No wiadomo, jakbyś to chciał sprzedać, to ja pamiętam, w pierwszej kolejności. No, sprzedam, bo przecież
Pójdę stąd, nie będę siedział na jej oczach. Jak będę miał pieniądze, to się znajdę jako młodo dziewczyny, nie? Oj, to byś nieładnie zrobił. A ona się tak biedna cieszy. Już długo się nie nacieszy. Ale tak prawdę powiedziawszy, to ona trochę się za stara za ciebie. Bo prawdę się powiedzieli, przywodził jak pięć do nas. To czekaj, skoro ty nie będziesz się tu żenił, to te pole będziesz sprzedawał, co? Ile byś tam za ten kawałek? Za ten kawał chcieliście powiedzieć. A 500 rubli. Bój się Boga, oleś! To za drogo, będziesz to pojęcie. A ile dacie? 420 po góra. Za tyle smart, 420, ci się zwariowali, za to nie pójdzie. To czekaj, dawaj rękę. To 420 i niech tak leci. Co? Pewnie wypiję po jednym. Może wypić, ale 470 i ani kopięki mi. To za drogo. Wypijewa. Oleś, jak tu siedzę. 450 i ani kopiejki więcej. Przecież to i tak ci darmo przyszło i to dzięki nie. Ale darmo nie kurde. Ale skoro mówicie 450 niech będzie. No, to mi się byście pomyśleli, ale ja tu musiał wykonać. To mi się podoba. No wiadomo, że tak. No co, weź jeszcze po jednym do Kijewa. No. Ojoj, jak zaś się głośno rozmawiało. A gdzieś głośno? Raz tam dobrze. A gdzieś tam głośno, my się daj, żeby tak po cichu. Ale to, jak to przy kielichu, wiecie, to się nasze języki rozwiązują. To może wypijecie? Nie wypiję. Bo wiecie co, tak mi się po tym pitantem kielisku wełnie zakręciło, bo Boże, nie mam się przewróciła. Wypijka sama was mówić. No to jak nie możecie, to nie, nie wypijcie. No, wypijcie. No, wypijcie. No, Oleś. No. Na zdrowie. No. Wiesz co, Oleś? A co? Jutro to pójdzie pan do księdza. A po co do księdza? Ale no jak to nie jest, po co się idzie do księdza? Przecież trzeba zamówić zapowiedzi, trzeba ślub zgodzić, no przecież mamy się zajmić. Żadnych zapowiedzi ślubu nie będzie. No to bój się Boga. Bez ślubu będzie mzy? Bo, że wcale nie będzie mzy. Ja już jedę wolno. Stary babę za piętem zagrodzić, a mnie temu temu za panienkami chodzi. No, ale nie będę nam przeszkadzał, idzie. Nie odpisała morgu, to się zajmie. A jak ja ci morgu odpisałam, to ty teraz nie rzucasz? Co ludzie powiedzą? A co ludzie by powiedzieli, że jest taką starą łodzenię? A z tym miałem iść, z gołymi rękami? Olesiu, nikt cię nie podziesz, ja cię nigdzie nie puszczę. Zostaniesz tu u mnie, ja cię nie puszczę. Puszczajcie, ja tu mnie nie zawrócicie, patrzcie. Lubię takie akcje. Nie doczekał, a żeby cię Bóg skarał za te moje morgi. Ale to i nie pan Bóg skarał, bo to ja była dla niego za stara. Cyganka prawdę powiedziała, pójdzie do wesela, ale nie będzie. Tak to, moi państwo, stary babie, zakochać się w